Witam Państwa serdecznie na konferencji, którą zwołałem w związku z pokazaniem się informacji w gazetach, a także na stronie pana posła Gorby, Mieczysława Gorby. Informacje te dotyczą zdarzenia, które miało miejsce 29 listopada w miejscowości Szursko. Konkretnie chodzi o fakt potrącenia mojego brata Adriana Reznara przez pana Mieczysława Gorby. Pan Gorba chwali się w swoim, no może nie w swoim, ale w gazecie ujawniła się taka informacja, w której to twierdzi, że dostał status pokrzywdzonego w tej sprawie. Powiem od razu, dlaczego też nie pisze się o tym, że pan Gorba ma na to dokument. W postanowieniu sądu został też oskarżony w tej sprawie. I to tutaj podkreślam. Jak wynika z akt sprawy, oskarżony Mieczysław Gorba jest posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a w związku z tym i nie może stanąć, wykonując funkcję i posła, nie może stanąć przed sądem i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za swoje czyny. Moim zdaniem troszkę to niehonorowe, bo skoro uważa, że jest czysty w tej sprawie, powinien się z tego immunitetu zrzec, jeśli nie będziemy wnioskować do Sejmu o zniesienie tego immunitetu. Chciałbym Państwu przedstawić, jak ta cała sytuacja na podstawie nagrań wyglądała. Mówię tutaj o tym potrąceniu. Mówi się, że pan poseł przypadkowo znalazł się na miejscu tego zdarzenia, że nie było jakiejś tam interwencji z jego strony. A ja mam tutaj nagrania, na których widocznie jasno i wyraźnie widać, jak pan poseł zbliża się do ronda. Panowie, którzy siedzą w samochodzie, czekają na niego. I teraz to nagranie Państwu tutaj przedstawię. Będzie tutaj jeszcze parę innych nagrań. Widzieliście to? Tak. Co tu się stało? Ale o co pan pyta? No o co tutaj zaszło, że on leży? No bo pan poseł go próbował potrącić. Ale on leży, ja nie mogę do niego. Dlaczego, jak widać, go potrącił? Nie wiem, co mu się dzieje, bo nie pozwolicie panowie mi podejść się za... Dobry, stary człowieku. Patrz, bokiem ślad, zobacz. Zejdź z drogi. Pan zejdzie z drogi. Zejdę, i kolegę pan podniesie. Córki robi tutaj. I kolega dokumencik przygotuje za to, że koptów samochód będzie zabrał i ukarany. A za to, że pan jest chłoniczy, to ja napiszę skargę osobiście pana do Warszawy. Pan tylko tego śladu nie ruszy na samochodzie. Ale taka na moją ludzie ślady. Zaraz chwileczkę będzie miał kolegę. Teraz będzie miał. Co, grozisz mu? Tak, tak. Grozisz, dobrze, nagrało się. No to dobrze się dzieje. Stąd. Tutaj jest ślad buta, popatrz. Ślad buta jest. Nie jeden ślad. Dobrze. W kolejnym punkcie powiem tak. Nie udzielono tej pomocy bratu, to już widać. Ślady na masce, które w kolejnym nagraniu też jeszcze pokażę, są. Bałem się osobiście, będąc tam na miejscu, żeby pan poseł z tego miejsca nie odjechał, bo policjanci mocno interweniowali w moim kierunku, żebym odszedł. Sam stworzyłem na masce, ale nie dało się jej stworzyć. Bo po prostu to było w obecności policji, te czynności podejmowane przeze mnie. W każdym razie widziałem to naocznie. Co ustali prokuratura, zobaczymy. Dziękuję serdecznie.